Na razie to myślę o tym, żeby w ogóle wrócić. A z kim tak naprawdę nawet w pierwszej walce, to wiesz, to nie ma różnicy. Na pewno chciałem w tym roku jeszcze się spotkać z kimś na pewno znaczącym, ale na razie chcę wrócić. Zdecydowanie tak. Z wielką chęcią. Na razie się nie wybieram. Raczej myślę o kategorii junior średniej, czyli żeby zrobić wagę 2 kilo w dół. A pół ciężka może kiedyś, w przyszłości, dalekiej, zobaczymy. Ręka naprawdę dobrze, tak naprawdę dźwigam ciężary, biegam, jakieś tam pompeczki sobie robię, ale uderzać jeszcze nie mogę, jeszcze 3 tygodnie czekam na wyjście od lekarza, ale jest fajnie. Zdrowie jest, było i będzie, mam nadzieję. Trochę tylko ręka po prostu ta. A tak jest chuj. Czy będziemy działać, zobaczymy. Jak czas pozwoli i nie będę miał przygotowań, tak najbardziej. Pozdro Lagódka, trzymajcie się. Walka kapitalna. Uważam, że spisał się naprawdę bardzo dobrze to, co się działo tam dookoła tej walki i sama walka, tak, pod gołym niebem, w takiej wilgotności, przy takiej temperaturze. Sztos. Uważam, że Cieśla jakby boksował w hali, to by to wygrał i tyle. Tak, ale indywidualnie tylko. Więc zapraszam do kontaktu. To przecież ono żyje, człowieku. To jest taki instynkt, odruch obronny przed drapieżnikami. Udaje, że jest nieżywe, że jest martwe, żeby nie zostało zjedzone. Ale tak naprawdę ono żyje. Spoko. Stary, na walkę Mistrzostwa Świata to nawet na księżyca, więc żaden problem. Oczywiście, braciszku. Z tobą zawsze. Pozdro. Coś tam zaczęliśmy działać, tak? Bardzo ciekawy człowiek. Bardzo otwarty umysł i no mnie zaciekawia, więc na pewno będziemy jeszcze działali. Do poważnych treningów to wrócę jak rękę wylecia, więc też mówię to tyle razy, więc na spokojnie. Najpierw łapka, śpieszyć się też nie ma gdzie, więc mam nadzieję, że niedługo. Wiesz co, bardzo rozległy temat, a więc no są znawcy na tym, którzy się znają bardzo dużo bardziej ode mnie. Mogę cię odesłać do Marcina i Piotra, oni ci wytłumaczą co i jak. Dziękuję i również pozdrawiam. Gatti Ward, pierwsza walka. Castillo Corrales, pierwsza walka. I Hernes Hagler. Mój top 3. Ale wy macie poryte berety. Masakra. Jasne, że interesuje się MMA. I szczerze mówiąc to skupiam się na boksie i nie wierzę w przyszłości sportowej z MMA, chyba że na pewno jakoś tam hobbystycznie dla siebie. Na pewno się kiedyś pokulam w parterze, ale na pewno nie za... Nie no, proste, że tak, oczywiście. Ja czekam na takie mrozy, bo póki co mamy, wiesz, na plusie. Na przykład w tym tygodniu nie było, bo było za ciepło. Uważam, że morsowanie w 7 czy 8 stopni ciepła nie ma sensu, więc zrezygnowałem. Czekam na te mrozy. Różnie bywało. Wszystko się hartuje. Po łbie czasami też trzeba dostać. Ale chyba jestem zdecydowanie na plus. Nie zapisywałem. Więc co, wydaje mi się, że każdy organizm reaguje indywidualnie. A tak naprawdę jak się czujesz, to najlepiej spróbować, bo gadać, opisywać. Ja się czuję kapitalnie, pobudza mnie bardzo. Super. No, co to jest? No, rzędzia to. Tylko, że to Martyna będzie robiła przerąbane.